Kolejny element obrazu Jezusa Miłosiernego, dla mnie osobiście bardzo ważny, choć niepozorny. Jezus, który wychodzi, który można popatrzeć na Jego stopy, jest tym, nie który stoi, ale ma właśnie nogę wyciągniętą, jak gdyby chciał pokazać tą dynamikę tego wychodzenia do nas z tych mroków, o których wcześniej była mowa, konkretnie do mnie. Można powiedzieć, że jakby Jezus chciał wyjść z obrazu w moim kierunku. Po co? Żeby przede wszystkim pokazać poszczególne też rany, które ma na sobie, żeby mi błogosławić, ale przede wszystkim, żeby spotkać się ze mną. Spotkanie z Panem Bogiem, z Jezusem Zmartwychwstałym, jak czytamy na kartach Ewangelii, ono jest nadzwyczajne. Ono jest zaskakujące. Każdy z tych osób, które spotkał Jezusa Zmartwychwstałego, inaczej odbierał Jego obecność. I tak może być też w naszym życiu. Czasami możemy pewne rzeczy nie rozumieć. Ja cały czas uczę się na nowo odkrywać pewne prawdy związane z miłosierdziem Jezusa, który ma do mnie, ale przede wszystkim ta prawda jest związana z tym, że On wychodzi do mnie. To ja mogę Go szukać, ale On pozwala się znajdywać w tym, że On już jest pierwszy wychodzący. On nie czeka biernie. On wychodzi. Bóg, który tak bardzo chce mi służyć, który tak bardzo troszczy się o mnie, który chce mnie przekonywać o tym, że mnie kocha pomimo moich grzechów, i On mnie szuka. Nawet w moim grzechu, nawet w moich zwątpieniach, nawet w moich różnych zawirowaniach, wątpliwościach, On cały czas wychodzi. On jest tym, który nie pozwala mi po prostu poddać się zniechęceniu, lenistwu. Ta radość z tego, że Jezus troszczy się o mnie, że On wychodzi, niech będzie też doświadczeniem każdego z Was. Odkrywaniem radości ze spotkania z Panem Bogiem, z Jezusem, który po prostu wychodzi i chce się ze mną spotkać.